Witam w dzisiejszym epizodzie Dzikich Sudetów. Wybierzemy się w Góry Kaczawskie, które należą do jednych z najbardziej ciekawych pasm w Sudetach pod względem geologicznym, ale i też takich rozmaitych ciekawostek natury przyrodniczej, które się w nich znajdują. Dzisiaj zlustrujemy, czy lej krasowy, który namierzyłem przy jednej z jaskiń, jaskini wymytej, powiększa się. Jeżeli się powiększa, trzeba będzie wznowić prace tam eksploracyjne, bo być może są tam ciągi jaskiniowe, ale też wybierzemy się w kilka stanowisk geologicznych. Spróbujemy znowu pozyskać epidot, wybierzemy się też do kamieniołomu, ale też i spróbujemy pójść do jednej ze sztolni. To by było na tyle dzisiaj i zapraszam na wycieczkę. Jesteśmy na miejscu, gdzie pojawi się lej krasowy, koło jaskini wymytej. Jaskinię wymytą tam mamy wlot. Obecnie zamieszkują ją borsuki. Natomiast tutaj pojawił się, zobaczmy, lej krasowy, dziura. Tu mamy otwory, wszystko jak ser. Podejrzewam, że tutaj jest otwór jaskini. Trzeba będzie to w końcu kiedyś wziąć łopatę i odkopać, bo kopałem kiedyś, nie w tych miejscach, ale tutaj pogłębiałem jaskinię wymytą. Ona znowu na muliskiem zaszła, bo tutaj woda co jakiś czas płynie i zamula tę jaskinię. Obecnie mieszkają tutaj borsuki, ale my spróbujemy tam zobaczyć, czy otwór się nam jakiś pojawi. Trochę podziałaliśmy. Stwierdzam, że trzeba to rozkopać, ten lej zapadający się. I widzę, że ta dziura tam schodzi w dół cały czas, ale ona jest lekko zaczupowana tą ziemią. Borsuki nieco ją rozruszyły. Ta dziura wchodzi tutaj w tą ścianę. Podejrzewam, że jak się tą glebę tutaj spod ściany wyciągnie, może otworzyć się nowy otwór do jaskini wymytej, do tego ciągu całego tego tutaj znajdującego się przy ścianie. No, teoretycznie można powiedzieć, że ta jaskinia może tutaj po rozkopaniu być dosyć rozległa, bo widzę, że pełne jest otworów, a więc tutaj zjawiska krasowe w tym dolnym odcinku zachodziły dosyć intensywnie. Tam woda spływa, okresowy potok i on tutaj zalewa ten teras. Tu mamy wejście do sztolni. W sztolni pouranowej w Górach Kaczawskich. Krata jest, ponieważ mamy tu już ten okres, no to wiadomo, że jest sztolnia zamknięta. Ale my wybraliśmy się dzisiaj do kamieniołomów. Natomiast w pobliżu sztolni przejrzę tą warpę całą, która jest tu bogata w urobek, który stąd wyciągano w poszukiwaniu minerałów. Może coś znajdę. A przy okazji przyglądnę się strukturze właśnie skał, jakie tutaj występują. Obecnie nocują tutaj nietoperze, a więc nie wchodzimy do środka. Warpa znajduje się tam i zaraz ją przeglądniemy. Się przyjrzymy tutaj raczej temu, co sztolniowcy z reguły się nie przyglądają, bo ich to mało interesuje. Co ciekawe, no widzę, że w tych łupkach całych, mamy tutaj głównie zieleńce, ale łupki też rozmaitego typu. I jak popatrzymy, że mieni nam się tutaj, tak? Tak po prostu migoczy. To jest nic innego jak kalcyt z kwarcem. I on pojawia się w środku tych kamieni. Oczywiście kamień trzeba łupać, bo wtedy można jeszcze znaleźć jakiś inny minerał. Ale widzę, że, bo tam sprawdziłem na tej całej hałdzie,
bardzo fajnie się tą hałdę rozwarstwia, więc można naprawdę coś tam przy pomocy oskardzika albo młotka murarskiego wydobyć na zewnątrz, rozłupać i sprawdzić, czy coś ciekawego w środku tych kamieni można namierzyć. Ja biorę sobie jednego małego kalcyta do przemycia w domu i pod lupką sobie przejrzę, co tam się znajduje. Jesteśmy u siebie w domu, znaczy się w kamieniołomie. Na stanowisku geologicznym śledzimy tą żyłę w skałach metamorficznych. I proszę bardzo, tutaj pojawia się nam epidot. Tu przed chwilą odłupałem, ale ten epidot, on jest tutaj w żyłach, ale niekiedy pojawiają się tak zwane kawerny. I wtedy on sobie bardziej tak krystalizuje w te takie swobodne igiełki, a nie takie zbite w żyle. No, można powiedzieć, że tego epidotu jest tutaj tyle, że można go wyciągać workami. Przed chwilą odłupałem ładny kawałek. Proszę popatrzeć. O, bardzo ładny epidocik, świeci się. Mam stąd, z tego stanowiska oczywiście, takie epidoty swobodne, krystaliczne. Ale ten też ładnie wygląda, bo są słupki, tak? Oprócz epidotu występuje tu grupa azbestu i podejrzewam, że też łupek glaukofanowy jest, bo widzę, i glaukofan. Proszę popatrzeć, jaki piękny znalazłem glaukofan. Tutaj, o, i tu taki srebrzysto-stalowy kolor on ma. Jak się przez lupę na niego popatrzy, to ma taką strukturę podobną do azbestu. No, mam prawie już pół plecaka epidotu. To jest tu bardzo dużo, praktycznie można workami po ziemniaka go wynosić, no. Ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać i w jakie kamienie uderzać, żeby go znaleźć. Kończymy naszą dzisiejszą wyprawę w Góry Kaczawskie. Zebraliśmy około 2/3 worka jaskiniowego minerałów, głównie epidotu. Dosyć rzadki minerał. Znalazłem taką szczotkę w wielkości 2 dłoni, troszkę takie mniejsze szczoteczki. Ale głównie to był epidot taki w żyłach, tak, zabliźnienia, słupki widać jednak. Występuje tam również glaukofan. Dzisiaj znalazłem 10 sztuk mniej więcej. Dosyć ładne minerały, tak. I rzadkie w Górach Kaczawskich i w ogóle w Sudetach. To już wszystko na dzisiaj. Zainteresowanych ciekawostkami związanymi z Sudetami zapraszam do czytania bloga Dzikie Sudety, jak i też do oglądania kanału na YouTubie, który też pod tą samą nazwą widnieje. Oraz do uczestnictwa w organizowanych cyklicznie wyjściach eksploracyjnych pod hasłem Dzikie Sudety w plener. Zapraszam serdecznie na wycieczki.